Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. Audycja Strefa Gospodarki. Wracamy do rozmowy z panem dyrektorem Andrzejem Kajlem. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. My dzisiaj tak trochę o tym środowisku okołostrefowym rozmawiamy. W pierwszej części dzisiejszego spotkania, panie dyrektorze, mówił pan o tym, że taki młody człowiek, który skorzysta z kształcenia w klasie patronackiej, ma później uprawnienia do tego, żeby nie tylko pracować w danej firmie, która pomogła mu się wyszkolić, ale jednak tendencja chyba jest taka, żeby te pierwsze kroki stawiał właśnie tam, prawda? Ja, kiedy spotykam się z przedstawicielami najróżniejszych środowisk biznesowych, chociażby w czasie dnia edukacyjnego, kiedy młodzi ludzie, myśląc o swojej karierze przyszłej, mogą się spotkać i z przedstawicielami szkół, ale także z przedstawicielami przyszłych pracodawców, to oni mówią, że im bardzo zależy na tym, żeby poznać tego pracownika już w momencie, kiedy on stawia swoje pierwsze kroki, żeby on jednak uczył się już bez jakichś takich skrzywień, bez złych metod, żeby to już było takie kształcenie, które rzeczywiście daje mu kompetencje, wiedzę, ale jakąś taką też umiejętność i gotowość wejścia na współczesny rynek pracy, czyli też te umiejętności tak zwane miękkie. No oczywiście, oczekiwaniem każdego pracodawcy, który zaangażuje się właśnie w system kształcenia zawodowego, jest przede wszystkim to, żeby wychować sobie następców, którzy będą kontynuowali tą pracę. Świetne w tym wszystkim jest również to, że ci najlepsi uczniowie nie pozostają jak gdyby przy maszynach, prawda? Nie pozostają przy tym ciągu produkcyjnym, ale z tego, co się świetnie orientuje, też pracodawcom zależy bardzo mocno na tym, żeby kształcili się dalej, prawda? Czyli ci najlepsi nie są jak gdyby szufladkowani do konkretnej maszyny, do konkretnej, powiedzmy, do konkretnego, do produkcji konkretnego wyrobu, ale z nich się tworzy inżynierów i to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo mądra rzecz, prawda, przy której my jako Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna również bardzo mocno się aktywizujemy, bo współpracujemy nie tylko ze szkołami branżowymi, nie łączymy tych inwestorów naszych tylko i wyłącznie z tym kształceniem zasadniczym, zawodowym, ale współpracujemy z Wyższą Szkołą, tutaj z Akademią imienia Jakuba Sparodyża w Gorzowie, współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, prawda, przyjeżdżają do nas od czasu do czasu studenci z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu czy ze Szczecina. No a co ciekawe, powiem tak, z naszych doświadczeń chcieli również w swoim czasie korzystać nasi przyjaciele z Niemiec. To było bardzo, bardzo fajne wydarzenie, kiedy delegacja parlamentarzystów z Landtagów tutaj w Brandenburgii przyjechała i chciała się dowiedzieć, jak to się u was dzieje, jak to się u was odbywa. A przecież dualne kształcenie zawodowe, niemieckie dualne kształcenie zawodowe jest chyba znane na całym świecie. Ale nasze dualne kształcenie zawodowe okazuje się lepsze. To bardzo ciekawe. To jest kształcenie, które rzeczywiście daje wiedzę, umiejętności teoretyczne i praktyczne, a jednocześnie daje możliwość także młodemu człowiekowi sprawdzić, czy te warunki pracy, nie tylko przy maszynie, ale także w kontaktach międzyludzkich, to jest właśnie to, właśnie o co mu chodzi, na czym mu zależy. Współczesna młodzież jest trochę inna niż ta, którą pamiętamy ze swojej młodości. Młodzi ludzie mają zupełnie inne oczekiwania wobec swojego życia. Im zależy już nie tylko na tym, żeby mieć pracę, ale też na tym, żeby ta praca odpowiadała ich potrzebom i ich wymaganiom. I tutaj ten styk między pracodawcą a pracownikiem ma trochę inny charakter niż jeszcze te 5 czy 8 lat temu. Na pewno tak, ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że jesteśmy Polakami. I w związku z tym mamy swoją specyfikę, tak? Tak, mamy swoją specyfikę i nasza tendencja do zbyt częstej zmiany pracy w dalszym ciągu pozostaje niezmieniona, prawda? My się bardzo mocno przywiązujemy. My się bardzo mocno też staramy dać siebie maksymalnie dużo i jeżeli jesteśmy doceniani przez naszych pracodawców, to nie będziemy szukali innego zatrudnienia, innej pracy, innej firmy, prawda? I rzeczywiście tak to funkcjonuje. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w naszych zakładach, oczywiście zdarzają się jednostki, które skaczą
z kwiatka na kwiatek, czyli z zakładu, przechodzą z zakładu do zakładu, poszukując swojego miejsca, ale to jest związane właśnie z tym, co pani redaktor powiedziała. My lubimy w pracy czuć się jak w domu. Jeżeli klimat w pracy, klimat w zakładzie, w przedsiębiorstwie nam pasuje, odpowiada, jeżeli współgra z tym również wynagrodzenie, to znam naprawdę bardzo wielu młodych ludzi, którzy i zaraz po zakończeniu szkoły branżowej, po wykształceniu się w konkretnym zakładzie, pracują do dzisiaj. To nie są lata, to już są w niektórych przypadkach dziesiątki lat. Mhm. Czy tak będzie też w przypadku tych młodych ludzi, którzy teraz wchodzą na rynek pracy? Śmiem wątpić, bo mimo wszystko ta mobilność nasza jest dużo większa, nie tylko jeśli chodzi o zakłady pracy, ale także o miejsce zamieszkania. My powoli, bo powoli, ale jednak się troszeczkę z tego swojego rodzinnego domu ruszamy. Myślę, że to jest taka dobra tendencja, bo i młodym ludziom pozwala zbierać doświadczenia, ale też pracodawcom daje szansę na to, żeby rzeczywiście przywiązywać do siebie tego pracownika, na którym im zależy. A o tym, jak to wygląda w przypadku sztucznej inteligencji i takich zawodów, i takich kwalifikacji, które bardzo mocno szybują do góry, o tym porozmawiamy sobie po przerwie. Andrzej Kajl, dyrektor marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z moim i Państwa gościem. Zaraz wracamy do rozmowy. Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl